Witam was, kochani, w kolejnym odcinku z RimWorld Alpha 12. Kochani, troszkę pograłem, ale dosłownie z pół godzinki. Udało mi się wreszcie Endiego i Bastą zdobyć. I oni mają, kurde, animacje na 10. Jednakże nasze Trumbos, czyli te, kurde, skurczybyki, które napierdzielają rogami, tam trzeba mieć chyba z 20. Tam jest paranoja po prostu. 0% się ma. Praktycznie jak chcemy. No i wreszcie mogę się odnieść do pana Michała, bodajże Gumisia Waszkiewicza, żeby zrobić tutaj drugi ten, no, oto kuk stołów, ale nie potrzeba mi aż tak. Mamy w sumie, nie mamy trochę żarcia. Nie, mamy wystarczającą liczbę ludzi, jeden styka, tu jest ten Tremblehorn. Także tutaj miny poustawiałem, bo tutaj chcieli mi przyjść i mnie dziabnąć. Prosta, szybka akcja z mojej strony była. Nikogo nie nikt nie zginął. Ten Decker skurczybyk, że tak powiem, jest zdeizowany. Aż kurde, nie włączyłem sobie z tego wszystkiego głośników i nie wiem, co tu się dzieje. Także, kochani, Pirate Merchant. Także nie mamy już, kochani, żadnych, jak widzicie, więźniów. Za to mamy dużo łóżek. No, tu porobiłem tutaj podłogi. No i tyle w sumie. Porobiłem podłogi, porobiłem. Tutaj jeszcze potrzebuję tego w murze. Gdzie to dać? Damy tu. Tu jeszcze warto by zrobić właśnie prąd idący tędy tu. O, w ten oto sposób. Dobra, gazu. Decker, gdzie ty jesteś, Decker? Chwila, momento. Ty się, kurde, oczywiście rozebrałeś, debilu. Te. I gdzieś zostawiłeś broń, tylko ktoś ją chyba zaniósł już. Tak, weź to. Chociaż ty nie miałeś tego przypadkiem. Normal. Ktoś jeszcze tam nie miał. A ktoś powinien mieć Bastę. Andy? Andy w sumie też może mieć jakąś broń ciekawą. Combat Supplier. Panie Wedżu. Tak. Zobaczmy, może coś kupimy. Oj, nas stać 5200. Elegancko. Sprzedam oczywiście bzdury. Tak. Heavy SMG. Dupka. Nic takiego ciekawego nie mam tu niestety. Power Armor Helmet. Sprzedamy go, bo on jest taki już w pół. To też. Medycynkę. A, kupimy zdychę. Zastanawiam się naprawdę. No, to może tego Charge Rifle'a. 1400, ale kupimy go. Co by Andy miał? Nie, Andy ma coś. A, zresztą nieważne. Kupimy. Gdzie to jest? Czy już ktoś zabrał? Gdzie to spadło? No, Wedge oczywiście się zbrokenował. Ja nie mam pojęcia, czemu tak się dzieje. Dobra, powiedzmy, Andy, co się dzieje z tobą? Aha, bo ja posprzedawałem ich. I Psychic Drone jest. Dobra, już wszystko jasne. Już wszystko jasne. Colonist Idols. Siedmiu aż. No przecież jakaś paranoja tu jest. Trollololo. Sorki, ale naprawdę muszę cię tu prosić. Kogo nie zabijcie, nie? Dobra. Wiesz, go tam uratuj. Dobra. Wszystkiego. A
Animal Products, nie? No i dobra. No, zaczyna robić. No, bo tam miałem chyba ustawione tylko na ma follows. I tak dalej, i tak dalej. Te tu mają. Uuu. Burza. No, kochani, w ogóle zacząłem, że tak powiem, taki pseudo urlop, bo jestem na L4. Także mam chwilę, żeby nagrać. Parę dni. No i dzisiaj, jakby kto pytał, jakby kto nie wiedział, dzisiaj w nocy wychodzi Wiedźmin. Wiedźmin dodatek i to już pewnie wiecie, bo ten odcinek jest dalej niż Wiedźmin wyszedł. Ale jak mówię, odcinek nagrywam w momencie, kiedy Wiedźmin ma wyjść o 1 w nocy. A nagrywam o godzinie 9:15 wieczorem. Tutaj mamy to. Tutaj też miałem jakieś rady, żeby więcej tych ziemniaków zrobić, ale mam przecież full. Także ja nie rozumiem. I naprawdę czytam wszystkie komentarze, ale nie wszystkie komentarze. Znaczy nie do wszystkich komentarzy będę się odwoływał. To znaczy wypełniał próśb w komentarzach, tudzież zaleceń. To warto by wyłączyć. Nie mam pojęcia, co tu robić dalej. Trzeba po prostu czekać, aż zrobimy ten, nie? Researcha, bo jednego researcha zrobiłem, także jak widzicie, niedużo zostało. Właśnie, a propos, zaraz, chwila, moment, to... Gold's needed. Ale tak gdyby tutaj, o... pierdyknąć. Coś takiego. Jakiś gold? Plastila kawałek mamy, ale plastila i tak będę musiał niestety się do plastila dobrać w pewnym momencie. A, pytacie, na co jestem chory? Czy to nie jest nawet jeszcze przeziębienie, powiem szczerze. Połamało mnie strasznie, także mogę w sumie ledwo siedzieć, ale stać na przykład nie mogę już w ogóle. I chodzić tym bardziej. Ale jak się smaruje olfenem, to jest w miarę. Nie ma. Są skurczybyki. Oczywiście nasz Andy już jest na jedynce. Ten nie będzie w ogóle. No w sumie siódemkę. Możemy dać to na trójkę. Ewentualnie. Trambousy. Nie trambousy, bumalopsy. No i przede wszystkim kolejne tutaj, że tak powiem, czemu oni są nie ten, nie trenowani są? 1 na 6, dobra. Ten tu napierdziela. Dobrze, niech napierdziela. Ty Decker masz coś force, nie? 32 forced. I to jest forced. Ale psz. Decker, Decker. Ci se tu siedzą. Tutaj Wektor. Wiktor, Wektor. Robi. Wiecie co? Tak naprawdę to bym to otworzył. Gdzie to było? Tutaj na dole. To. Ja tu kogoś wyślę, tylko takiego kogoś, kto jest tam. No właśnie. Taki sensowny. O! I Wedżu ma ten. Tylko co ty Wedżu masz? Powiedz mi. Forst? Nie masz Forst nic. Pobrał mu helmet. Dobra, ale Wedżu. Tak, tu stockpile. Nieś, nieś. I wandering. Świetnie, chodź tu. Zobaczymy, czy tutaj faktycznie jakieś zło pradawne występuje. Popijam sobie herbatkę, także mogę zrobić czasami Ancient Danger. A, no właśnie. A kurde. Co mnie tam?
No dobra. No to wiemy, kurde, co tu jest, fajnie. Tylko warto by, myślę, to jakoś zamurować, coś zrobić z tym. Chociaż ja wiem. Wiesz co, Edżu? Tu gdzieś widziałem jeszcze u nas. Tutaj. I zastanawiam się, czy tego też nie otworzyć. No, ale tutaj byliśmy, tutaj chyba nie ma Ancient Danger, tak mi się wydaje. Wiem, Edżu, że ci się chce spać, ale spróbuj otworzyć. A no właśnie. Nie ma nic. Uwaga tu na pułapki. No i dobra, mamy tam ewentualnie coś. To jest do zabrania. Potrzebujemy dużo, dużo naprawdę metalu. Mamy 1100, a potrzebujemy naprawdę sporo. Cały ten metal prawdopodobnie został już przetopiony. Ten taki dziwny, znaczy dziwny. Ten wiecie. Tu mamy mnóstwo. Oho, Coma Supplier. Kolejny. To sobie otworzymy. Tu zresztą mamy. Tak, od tego zaczniemy. Ja zresztą kopałem swego czasu. Tu. No, powoli się zbieramy za to. Za odpłynięcie z tej planety. I zastanawiam się, czy nie wrócić do Alfa 11, gdzie Mad Animals. Zaraz, chwila, momento. Idzie. What? A, bo on ma tego jaja składa. A to kurde. Jajeczny. Tutaj wykopali elegancką. Zastanawiam się, czy coś Combat Supply. Nie, w sumie mamy wszystko, dobra. Nieważne. Nie mamy za to złota. 20 złota trzeba będzie kupić, tak czy inaczej. Bo to jest przydatne. I to jest dobry pomysł. Rozwalcie to, bo mnie wkurza. To nie chce mi się tutaj home zone'a robić, nie? Może wolę to, żeby to rozwalili. Przyda się nam troszeczkę marbla. Tu. Zastanawiam się, czy to nie jest całe. Ponieważ mamy bardzo mało wzgórz ogólnie, w sensie gór. Więc ilość, że tak powiem, metalu musi się zgadzać, nie? Mi się wydaje. Chyba, żeby tu zrobić taki, kurde, ten... A nie, tu mamy, tymczasowy. Tylko trochę małe to jest. Tego stockpile'a, o. Cyk. Cyk. Coś takiego? Myślę, że styka. Tu jeszcze home zone damy. O. Żeby posprzątali, czy coś. Boomrat self-tamed! Ty-try-dy. Coś mu można zrobić? Można go relisować! Atakuj i puf! Mega! Ty, ale Boomracie, chwila, moment. Ty idź... tu. Dobra. Jest bumratowiec. Faktycznie można by ten był pomysł, żeby szczury. Wybuchowe szczury. Jak się rzucili? Jak pszczoły do miodu. Ej, ty, Andy. Ty nie miałeś przypadkiem mieć tego? Weź tam. Idź. Się rzucili wszyscy nagle. Do domu! Śpimy! Szybko! Tu ktoś je... Nie, tu Basto śpi. Tu Endiemu trzeba zrobić łóżko. Bo to jest takie łóżko tymczasowe było, o którym zapomniałem kompletnie.
Zaraz mu tu pierdykniemy jakieś smaczne łóżeczko. Tylko tak, konstrukt. Ty nie rób. Mamy już tyle konstruktorów, że o. Nie, po prostu nie chcę, żeby zrobił mu ktoś słabe łóżko, bo im lepsze łóżko jest, tu jest akurat normal, to jest extremely, jest też luxury, luksusowe i faktycznie to luksusowe, tu jest shoddy akurat. Się do rozpierdzielenia, to jest awful do rozpierdzielenia, to jest do tego, to jest shoddy do rozpierdzielenia, do rozpierdzielenia, do rozpierdzielenia. Rozpierdzielenia, to też, tu jest głód na przykład, nie? I to już są fajne łóżka. Dobra. Porozpierdzielałem wszystkim. Zaraz, zaraz, momentos. Dlaczego tutaj nie ma nic? Structure. Dobra. Furniture, furniture. Tutaj walniemy. Tu jest, tu jest. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj będzie zaraz. Tutaj, o. Tu. Tu. Wedżu. Idź pod ten tutaj, o. Co ty robisz? Czemu to jest styl? Chwila momentos. Wooden. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby wszystko naraz rozwalić. Chyba nie, ale nie szkodzi. Ten już gdzieś ucieczy, ty idziesz? Co ty zrobiłeś? A, dobra. 75, myślałem, że tam jeden wziął, czy coś. Dobra, idą. Idą, rozwalają. Dwa, dwa, także ci, którzy tam nie ten. O, właśnie. To jest superior już. Normal, spoko, good. Normal, spoko, excellent. Well done. No właśnie. Tu jest pór. Czemu tu jest pór? What the fuck? Kto to robi? Weź, kurde, trollololo, nie, nie. Właśnie on trolluje, widzicie, że trolluje. Masz na dziewiątkę, wiesz co? To tam, o. No kurde. To ja tutaj się staram, żeby mieli łóżka sensowne. A tu co? Tak się oddzięczają? Wedżu? Excellent. To jest shoddy oczywiście. Superior. Decker to jest, kurde. No jak to masz konstrukt na ten? Chociaż ty masz też spoko. Masz 14 jeszcze luz, ty masz na 12. To tam kiedyś. Łączę im, jak będą mieli robić statek, nie? Tu jest Basto. Dobra. Został nam ostatni. Prawdopodobnie w przyszłym odcinku to skończymy. Tu jest Basto, tu jest that, tu jest unowned. Tu też, tu jest wedge. Trollololo, unowned. Dobra. Tak, proszę sobie znaleźć inne. Normal może być, excellent, spoko, superior. Normal, lose, poor. Poor. Te jeszcze dwa. Ty, Wedżu, wiesz co? Dobra, masz na 15, będzie normal pewnie.
Nie, good. A Decker to już w ogóle. Ech. No i dobra, kurde. Aha, no właśnie, miałem pokazać, że ten. Że jest... No teraz to już będziesz miał w ogóle ten. Widzicie? Na dyszkę. Chociaż pytanie, czy na przykład tu... Tu jest na 8. A no właśnie, także dwójkę... Dwójka może, kurde, tak jak w Simsach, wiecie o co chodzi. Szybkość regeneracji. Jest 32. Dobra, ale faktycznie chciałbym już powoli kończyć ten tutaj... Nie odcinek, tylko tutaj to. Także Wedżu śmiało... Jak nie hantujesz, to robisz. Psychic Ship! Psychic Ship! O ja pierdziel, jak daleko. Ale... Ewentualnie można by tutaj pierdylnąć tak zwany ten ony. O, w ten sposób. Nie. O. Czyżby to już było tu? Security, security. Kurde. Tylko security gdzieś raczej tutaj. Nie chcę, żeby jak wyjdą stąd, trafiali mi w generator. Wiecie, jak nie trafią w ten, nie? Gdzieś tu? Gdzieś tu. I gdzieś tu. No właśnie, po to potrzebowałem między innymi dużo metalu. Skurczybykowy statek, no. Jego szlakendens. Tutaj jeszcze trochę mamy. Tutaj noszą. Zastanawiam się, czy nie za dużo narobiłem wieżyczek, ale myślę, że za dwie wieżyczki dam, żeby cały czas strzelały w statek. Ja tutaj wyślę oczywiście jakieś trollololo i innych, którzy mają snajpery. Going for a walk, ty kurde. Darmo zjadzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu. Zrobimy obejście. Aż tu. No kurde. No nie, może nie mogę zrobić tego tu. Mogę. Jaki fuks w ogóle. Tu, tu, tędy. Tu, tu, tu nie. Tu, tu, tu. To już powinno styknąć. Elegancko. Dobra. No i tak gdzieś tu. W ten to sposób. Ale szybko zrobili, nie? W sumie wieżyczki wszystkie. Mega. Bardzo mega nawet. Bumalopki. Gdyby tak bumalopka, kurde, wysłać na nich. To by było dobre. Co ty tutaj tej blue robisz? Czy tam wycinałeś. Dobra, to jest, to jest, to jest. Oż ty w mordę kopal! Dobrze, wieżyczka. Oj, kurde blaszencjas. Już łażą tutaj. Co tutaj było? Tu mi ktoś wybuchł.
Ale to jakiś stary gość. Bo jest kurde kościotrupem. Dawno temu wybuch. O masakra. Nawet go kurde nie założyłem. I boom racisko. Obidiensować go. Właśnie, może włączę temu. Nie, on ma tutaj handle. Dobra, masz na dwójkę. Żebyś się tam mógł zająć. Dobra, tu wszystko fajnie działa. Tu działa elegancko. Teraz tak, Decker, trollololo, wektor, czyli Decker, trollololo, wektor. Wy kochani, idźcie gdzieś, proszę ja was tu. Wizytorsi. Dobra, teraz uwaga. Strzelam. Strzelam tym. Strzelam tym. Strzelam tym. Tutaj też. Żeby pierwsza salwa była oddana, tak wiecie, w statek. A potem tak. Wy tu. Masakra. Dobrze. Bo to cały czas statek trzeba. Wszyscy strzelają, dobra. Chła. Fuck. Fuck. Fucking shit. Jeszcze chwilka. Dobra. Na podwórko wszyscy. Bo oni już idą do nas. To nie nasi. Dostał. Moving manipulation poor. To ich tam kiedyś weźmiemy. Na razie i tak mają być na podwórku. Dobra, ale plan się kurde udał. Plan się udał jak najbardziej. To oczywiście żółw mi pokrzyżował plany. Powinien zginąć w sumie. Czemu wy śpicie gdzieś w dziwnych miejscach? Bo to nie jest podwórko. Także sorki, muszę na chwilę przerwać tę audycję tutaj, że tak powiem, z rozwalania naszych miłych nieznajomych z kosmosu. To jest podwórko, to jest podwórko. Dobrze. Pięknie. Idzie ten skurczybyk? Gruby? Idzie. Ale on tak sobie idzie. Jakby chciała, nie mógł.
Dobra, on nie będzie trafiał. Ewentualnie mógłbym. Gdzie są takie respi? Dobra. Animals. Wszyscy tu. Bo mam molopki, mamy te dwa, które tam widziałem. Przez chwilę. Exotic goods. To by było dobre. Kurde. Dobra, bajonik lek zostaje. To zostaje, to zostaje. Tego nie kupuję. Gdzie? Idzie powolutku. A, bo mi to rozwalili i się zastanawiam, o co tu kaman. Właśnie. Ale deszcz pada. Jesteśmy uratowani. Wiecie co? Bądźcie indoors, poza. Dekerem, Trollololo i Wektorem. Którzy to? Mają oczywiście snajperki. Czy ja się tutaj nie ten... nie wyraziłem? Jasno. W ogóle gorąco jest. H357. A ty też strzelasz, widzę. Dobrze. Pięknie, dobra. Unrestricted animals. Tak? Wszyscy? Wszyscy. Elegancko gasić, ładnie. Kurde, pysznie. Tak, to trzeba było zrobić. Ajan, przyjacielu. Weź to przeatakuj. Tu się oczywiście coś rozpierniczyło. Ale nie szkodzi. Nie będziemy tego naprawiać. Nie będziemy nic z tym robić. Dziwnego. Cioch, cioch, cioch. Potrenuj sobie walkę wręcz. Really? Ten będziemy chyba potrzebować do statku. Co tu się stało? Czy ktoś zbroken dayzował? Nie. To do zabrania, to do zabrania. To rozebrany ten. Ten tu. No i dobra, kurde. Potrzebuję złota, tylko kurde, oczywiście przegapiłem, ale to i tak u Exotic Goods Tradera bym nie kupił złota. Ale warto byłoby sprzedać jakieś pantalony. Dobra, kochani, myślę, że ja na tym kończę ten odcinek, bo już warto by skończyć go. Bo już późno i w ogóle. Z wami się żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Ja już myślę sobie ten, do tego czasu, aż wynajdę to, sobie poczekam i wtedy się widzimy, kochani. A póki co, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.